Dzień dobry, tutaj awizjonosz. No i przy tym, że mówić, jest późno w nocy, chce mi się spać, ale mniejsza z tym. Witam was tutaj, cześć, cześć, wzorz. Zapraszam was na kolejny odcinek z mniejsza z tym. I bez zbędnego gadania przejdźmy do awarii wind na stacjach metra. Zmieniło się trochę, chociaż pisownia na WTP się pogorszyła, ale już wam przechodzimy do konkretu. Po pierwsze, winda nie działa, jedna z powodu awarii, po prostu awarii. Do odwołania nie działa winda na stacji Racławickiej, południowy zachód, poziom minus 1,0 i z powodu prac modernizacyjnych do odwołania nie działa na Wilanowskiej, winda południowy wschód, 0, minus 1. I tu właśnie to, co chciałem powiedzieć, jest napisane na nas minus 1,0 i 0, minus 1. Mogliby jakiś jeden schemat sobie już tutaj ustawić, żeby tego działo. Przejdźmy teraz do metra. Myślałem, że tutaj nic nie będzie ciekawego, jednak powiem tak, wolałbym, żeby tych informacji nie było, ale no cóż. Tak, po pierwsze, no to mogę wam powiedzieć, że tarcza Anna cały czas siedzi na stacji Piętowicza. Nic dziwnego, bo raz jedna działa, raz druga. Wydłużyła póki co 921 metrów i stacja Maria w kierunku Zacisze dąży, wydłużyła już 1172,5 metra. Dane, jak idziemy sobie tam pracę na wiadomym części, czyli oczywiście zachodniej, już z komory startowej do Powstańców Śląskich Krystyna się dowróciła, a Elżbieta cały czas śpi i się nudzi, nawet nie miała pierwszego rozruchu. Ale prawdopodobnie teraz w najbliższym czasie ona się tam już obudzi i pojedzie do Powstańców Śląskich, bo już nie pamiętam, czy one tam będą od razu jedna, druga. Nie pamiętam, czy Krystyna najpierw dojedzie do Udrychów, czy będzie na odwrót. Tak czy siak, przejdźmy do ważniejszych rzeczy, czyli do informacji o wydłużeniu czasu realizacji budowy metra. To jest ta rzecz, której nie chcę nigdy mówić. Ale z drugiej strony to też jest dobra nowina, bo zapraszamy do metra będzie miało dłuższy czas nagrywania i będzie więcej odcinków. Ale do konkretów. Został wydłużony czas, a właściwie będzie wydłużony czas przez wykonawcę, czyli Góra Marka, na budowę metra po jednej, po drugiej stronie Wisły i do Chrzanowa, czyli do STP Mory. O zależności od odcinka od 8 do 18 miesięcy. 18 miesięcy dotyczy się odcinka na Mory. Jeżeli ktoś nie załapał, ile to jest, to jest półtora roku. To jest dużo, bardzo dużo. No ale mniejsza z tym, tak jak widzicie, co tu mam wam jak powiedzieć? Moją opinię na ten temat znacie, tak? Nie będę nawet tego w żaden sposób korygować. No i oczywiście tutaj też jeszcze napominałem, że to jest związku z COVID-19, że nie mają jak nawet przyciskać góry marku i że są, muszą to być po prostu na to przychylni. Ale przejdźmy do warszawskiego transportu publicznego i po pierwsze budowa tramwaju na Winnicę. Tutaj jest ciekawostka, bo odcinek na Winnicę się pojawił ostatnio. Bardzo wam się podobało, zresztą jak ujęcia z Dona też się z tego co widziałem podobały. Ale tak jak mówiłem, tam będzie jedna jezdnia wyłączona podczas właśnie przebudowy tutaj ulicy Dzierżgońskiej. No i właśnie z tego powodu linie autobusowe 211, 516 i N13 jedą na odwrót, ponieważ jadą z Mechofera, 211 jedzie w Hanki od Rońców i później odkrytą i dalej już tak jak jechał, a 516 w Hanki od Rońców, Światowida i od razu w Nowotwory. W skrócie, tam gdzie kiedyś było rondo, one teraz tam będą skręcać szybciej, żeby nie musiał po prostu jechać tam, gdzie jest to zamknięte. Nie będziecie mogli teraz właśnie N13 tak samo jak 516 zmienia trasę. W skrócie, jeżeli chcecie wiedzieć jak to wygląda, to po prostu z autobusów 211, 516 i N13 nie będziecie w stanie oglądać teraz budowy tramwaju na Winnicę, bo on po prostu tam nie będzie jechać. Ale spokojnie, kolejny odcinek z tramwaju na Winnicę się pojawi. Ma się pojawić w tym miesiącu. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić. Dalej mamy uruchomiona linia 36 i to akurat chyba was nie zdziwi. I skierowanie linii tramwajowej T na nową trasę. Jedyne co się zmieniło jak dla mnie tutaj na linii tramwajowej T to jest to, że ona teraz zaczyna z innego przystanku na placu Narutowicza, plac Narutowicza 14. Ale czy aby na pewno tylko to, to trzeba było przeczytać, tutaj macie dokładną trasę jak to wygląda. Ja nie pamiętam jak wyglądała poprzednia, zresztą nigdy nie przyjechałem całą linią T, ale dlatego, że trudno na nią trafić, ona jeździ bardzo często. I tu tylko jeszcze taka krótka zmianka, tramwaj na Winnicy do 31 sierpnia jest na nowej trasie.
czy autobusy, nie tam, bo tramwaju jeszcze nie ma. Kolejna ciekawostka to jest zamknięcie ulicy Bronowskiej, dzięki czemu autobusy linii 119, 146 i N72 jadą innymi trasami od 6 sierpnia, czyli aktualne, ponieważ jest tutaj kolejny etap budowy ronda właśnie na skrzyżowaniu ulic Bronowskiej, Masłowieckiej i Wodniaków. I tutaj macie dokładne zmiany, jak to aktualnie wygląda. I teraz uwaga, bo powiem coś niemożliwego. I to naprawdę uwaga, bo to jest po prostu Mission Impossible. Pętla tramwajowa, cmentarz Wolski, ta pętla, która jest używana, jak na przykład jest zamykany Bemowodatusz i tramwaje tam nie mogą jechać, to jest ta jedna z nielicznych pętli tramwajowych, która jest główna, jedna z główniejszych w centrum, znaczy na Woli, takiej centralnej części, gdzie tramwaje faktycznie jeżdżą, gdzie nie ma elektrycznych zwrotnic, gdzie motorniczy musi wyjść ze swojego luksusowego tramwaju, ze swojej ekskluzywnej klimatyzacji, przesunąć magicznym kluczem zwrotnicę i wrócić i pojechać. I tracicie swoją minutę, kiedy autobus do waszej drugiej strefy odjeżdża w tym momencie. W skrócie, jest remont pętli tramwajowej cmentarz Wolski. Linia 13 jest zawieszona, linia 27 ma swoją zmianę, jedzie dalej. Wolską, Połczyńską, Powstańców Śląskich, radiową, dywizjonu 303 i do pętli koło, tam zawraca sobie. Są zamknięte oczywiście wszystkie przystanki cmentarz Wolski tramwajowe i co najważniejsze, remont będzie trwać do października. No i dochodzimy do mobilnego popu, coś o czym zapomniałem, zawsze próbuję to wstawić gdzieś na początku, ale zapominam, kiedy zacznę nagrywać odcinek. W skrócie, pętla Szczęśliwice i Wiatraczna. Teraz tam będę popy, tu macie dokładną mapę, gdzie to będzie. Mamy Wiatraczna, Gocław, Brudno-Pogrodzie i Gocław, Brudno-Pogrodzie i Wilanowska. No trochę tych będzie miejscówek, więc na pewno możecie tam załapać. Może i mi się uda, kto wie. I utrudnienia wypopy na Politechnice. Z przyczyn technicznych punkt obsługi pasażera znajdujący się na stacji metra Politechnika jest nieczynny do odwołania. Jakby jakaś tam pandemia była normalnie. Na stronie tramwajów warszawskich nie ma żadnych nowości. Trochę szkoda, chociaż jeszcze się nie odnieśli do naszego filmu o winnicy. No i przechodzimy do ZTM-u, gdzie ZTM się chwali, iż zakupili sobie 70 autobusów gazowych dla Warszawy. 40 12, 30 18, jak ktoś nie wie, to jest długość autobusów w metrach. I to są wszystko Solarisy Urbino, w zależności to jest 12 lub 13 CNG. Coś ciekawe, dalej też są autobusy, 90 autobusów gazowych. No i tutaj ostatecznie mamy aktualnie 91 elektryków, 145 gazowych autobusów na stan dzisiejszy i do końca 2022 roku ma być 160 elektryków i 305 gazowców, co daje nam, że wtedy łączna suma wszystkich autobusów MZA będzie wynosić 35% tych niskoemisyjnych. Nie mówimy jeszcze o hybrydach, bo o hybrydach niestety niech nie policzy i zapomnieli, jak widać. Kolejną niskoemisyjną ciekawostką ZTM-u jest to, iż na trakcie królewskim kursują już 4 ciche linie, to jest 503, 111, 128 i E2. W skrócie to są autobusy tylko i wyłącznie elektryczne i one są obsługiwane tutaj przez autobusy tam z MZA oczywiście, no to chyba nie będzie dziwne. I co najciekawsze, cały czas będzie ich więcej, bo co tydzień tam z jakiegoś przetargu ma być ich w końcu do końca roku 130 takich elektrycznych autobusów i aktualnie z przetargu co tydzień po 10 sztuk tygodniowo właśnie się pojawia, co jest naprawdę dobrą nowiną, bo takich autobusów nam oczywiście w Warszawie potrzeba. Ja zawsze lubię takim elektrycznym jechać. Co prawda, to nie jest ten smak, kiedy odpali ten silnik na pętli, ale zawsze coś. A teraz oddaję głos do ZDM-u, czyli do pana Dominika. I dzisiaj zacznę od informacji, że ZDM do końca września przebuduje Ludną na Powiślu. Zostanie ona zwężona do jednego pasa w każdym kierunku, ale w zamian ZDM obiecuje odświeżone chodniki, ponieważ w tej chwili samochody na nich parkują, zostaną zrzucone na jezdnię, w wyniku czego, co ciekawe, powstanie ostatecznie więcej miejsc parkingowych, nowe trawniki i, co mnie aż zaskoczyło, przy okazji nie zapowiedzieli powstania żadnej infrastruktury rowerowej, więc tutaj mamy rzadkie połączenie, bo
miejsc parkingowych będzie więcej, miejsca dla pieszych będzie więcej. Oczywiście no, w tym miejscu już się jezdni nie powiększy, więc to jej kosztem zostanie zrobione, ale na pewno będzie troszeczkę ładniej, bo samochody parkujące na zbyt szerokich chodnikach akurat nigdzie dobrze nie wyglądają. Kolejna rzecz, o której już zresztą wspominaliśmy przy innych okazjach, czyli powiększenie strefy płatnego parkowania na Woli i Pradze Północ, już w tej chwili właśnie się dzieje i dlatego można w tej chwili odbierać abonamenty mieszkańca w POP-ie. Dla tych, którzy są nieprzyzwyczajeni do strefy płatnego parkowania, to przypominam, że dzięki nim będzie można parkować obok domu w strefie bez wydawania dużych pieniędzy. I dlatego warto się wybrać, nie trzeba jechać bezpośrednio do ZDM-u, tylko właśnie w lokalnych popach można tę sprawę załatwić. I przypominam, że wprowadzenie strefy nastąpi 7 września. Dobrze, mówiliśmy o oszczędnościach czasu, więc teraz o oszczędnościach pieniędzy, niestety nie dla Was. ZDM ogłosił właśnie drugi przetarg na zakup opraw LED-owych na latarnie. Właśnie do 2022 nastąpi wielka wymiana. O pierwszym przetargu nie mówiliśmy jeszcze w mniejsza z tym. On był na 38 tysięcy ponad opraw, więc znacznie większy teraz, tylko taki marny na 2017. Ale za to zrealizowany zostanie szybciej, bo w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy, a nie do końca 2022. I właśnie ZDM informuje, że po zakończeniu wymiany na oświetleniu miasto będzie oszczędzać 16 milionów złotych rocznie. I tutaj mieszkańcy Wawra mają to szczęście, że dzięki temu, że jest jeszcze sporo niewykorzystanej przestrzeni, mamy tutaj i w przypadku jednego i drugiego ronda takie dosyć brzydkie place, takie inwestycje poprawiające bezpieczeństwo także pieszych, bo zostaną tam zmieszczone wysepki, mogą zostać zrealizowane, no bo gdyby nie było akurat tutaj takiego pustego placu, na którym można by to rondo umieścić, to niestety, ale musieliby się dalej męczyć z takimi skrzyżowaniami S-kształtnymi. W tym materiale jeszcze nie było o nowych pasach rowerowych, więc szybko powiem, że na listopad tego roku planowane jest zakończenie inwestycji, w ramach której nie tylko powstanie rondo na Karmelickiej, zostaną wyznaczone nowe pasy rowerowe. Oczywiście podczas budowy ronda pasy ruchu zostaną zwężone. I ostatnia informacja z ZDM-u. Tytuł głosi, że ulica Potocka w całości zmieni swoje oblicze. Ja tutaj Wam powiem jedną rzecz. Zostaną wprowadzone dłuższe chodniki, tam na przykład, gdzie ich nie było. Znowu jakieś zatoki przebudowane. Poprawki właśnie takie drobne, no nie będziemy przecież wymieniać każdej z osobna. Najważniejsza informacja, którą musicie wiedzieć, jest taka, że asfalt na pewnym odcinku zostanie wzmocniony specjalną siatką z włókna szklanego. I na koniec dwie ciekawostki. Jak być może wiecie, istnieje od kilku lat coś takiego jak warszawski indeks powietrza, najważniejszy jednak zimą, i do tej pory był on wyliczany na podstawie pomiarów stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który no, nie jest zupełnie niezależny od urzędu i dlatego czasami może sobie wyłączyć stację pomiarową dla Marszałkowskiej. Dlatego Urząd Miasta postanowił stworzyć dwie własne. Już pojawiła się pierwsza przy ulicy Grochowskiej. Powstanie kolejna w niedługo. I one razem z ponad setką mniejszych stacji rozmieszczonych także poza terenem Warszawy będą informować nas o tym, jak straszne rzeczy wdychamy. A na koniec materiału powrót do przeszłości. Być może niektórzy z Was wiedzą, jak wyglądał pasaż Wiecha za domami towarowymi Centrum. Osobiście uważam, że nieco ładniej, ponieważ mieliśmy takie całkiem ładny podwieszany daszek. Jeżeli ktoś się bardzo pospieszy, to być może jeszcze dzisiaj go złapie, ponieważ
przez ostatni tydzień był nagrywany film, którego akcja działa się w PRL-u i dlatego ta konstrukcja została częściowo odtworzona w miejscu, w którym oryginalnie się znajdowała. No i tutaj mieliście pana ciekawostkę od pana Dominika o ZDM-ie i nie tylko. I przechodzimy do UM. No i tutaj mamy informację, iż znowu mamy darmowe taksówki dla powstańców. Nie będę się tutaj rozdrabniać. Chyba właściwie w trzech słowach, a właściwie czterech, można by powiedzieć. Wszystko wam powiedziałem, co to jest. Dalej najważniejsze rzeczy, czyli oczywiście realizacja tarczy antykryzysowej. Stan na 7 sierpnia. No to mamy, że już wypłacili blisko 911 milionów złotych. Do tej pory by wpłynęło 168 tysięcy wniosków. Wydaje mi się, że to już nie rośnie, ile wpłynęło. Rozpatrzyli 163, to jakoś nie wzrosło strasznie, czyli 96%. No i jeszcze coś mi zostało. I przechodzimy do ostatniej ciekawostki od UM, czyli 14 sierpnia urząd będzie nieczynny i będzie wolny. No oczywiście 14 sierpnia i 24 grudnia to też są dni wolne, ale to wiadomo. No i to są, mówiąc ten odcinek, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały na moim kanale, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i kolejny materiał, jeżeli nie będę mieć fali, żeby zmontować odcinek Cities, który już to chwilę czeka, to będzie to przebudowa Jana Pawła. Oczywiście z Sekutem i z drona. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć! Why not?